And now I will pass the floor to our next guest, Chciałbym teraz Mrs. Sharon oddać głos Slater. naszemu kolejnemu I will gościowi, pani Sharon Slater. say some introductory remarks, and Mam I tutaj would like to tylko introduce kilka Mrs. słów Sharon wstępu. Slater. Sharon Sharon Slater is the Slater jest president of przewodniczącą Family Watch International. She is the chair of the Jest UN przewodniczącą Family Rights Caucus. She is a consultant UN Family Rights to Caucus. Multiple Jest konsultantką wielu państw członkowskich ONZ w zakresie praw seksualnych, kwestii rodzinnych i autorką książki Stand for Family. Sharon jest mamą siedmiorga dzieci i babcią dwunastu. Podzieli się z nami swoim doświadczeniem, jak agenda gender może szkodzić naszym dzieciom. Sharon, cieszę się, że widzimy się znowu. I proszę o głos. Dziękuję bardzo. To jest prawdziwy zaszczyt, że mogę tutaj być. I z okazji Dnia Kobiet dzisiaj, ze względu na ten temat, chciałem zmienić temat mojej prezentacji. Agenda transpłciowa. Pełnowymiarowy atak na kobiety i dziewczęta. Ale najpierw uwaga wstępna. Family Watch podtrzymuje i promuje fundamentalne prawa człowieka wszystkich osób, niezależnie od orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Jesteśmy przeciwnikami przemocy i agresji wobec osób LGBT. Więc naszym celem jest obrona rodziny jako podstawowej instytucji społecznej. Ale mamy do czynienia dzisiaj z ogromnym atakiem ze strony ideologii gender na instytucję rodziny i ze strony Organizacji Narodów Zjednoczonych. W dużej mierze Organizacja Narodów Zjednoczonych właśnie za tym stoi. Warto zwrócić uwagę, że te wszystkie logo instytucji Organizacji Narodów Zjednoczonych to są organizacje, które opierają się na rzekomej walce z dyskryminacją wobec osób LGBTI i oczywiście te to są osoby transpłciowe w tym skrócie. Widzimy, że hasło walki z dyskryminacją tak naprawdę jest przebraniem dla ataku na rodzinę. Chciałem powiedzieć, jakie krzywdy wiążą się z krzywdami, jakie krzywdy wiążą się z tymi poważnymi zagrożeniami dla kobiet i dziewcząt. Warto pamiętać trzy różne kategorie transpłciowości. To nie są oczywiście jedyne, ale są trzy najważniejsze. Pierwsza to jest dysforia płciowa. Ludzie, którzy nie czują się w porządku, czy odczuwają dyskomfort związany z płcią biologiczną. Autoginefilia to jest dotyczy mężczyzn, których pobudza seksualnie wyobrażenie sobie siebie w roli żeńskiej. I wreszcie drapieżnicy i pozerzy, mężczyźni, którzy przyjmują tożsamość transpłciową, żeby wykorzystywać i wabić dzieci. Pierwszą krzywdą dla kobiet i dziewcząt w agendzie transpłciowej jest, że zwiększa występowanie zaburzeń związanych z dysmorfią ciała i niszczenie własnego organizmu. Tranzycja, czyli zachęcanie dziewcząt do przekonywania, że coś z ich ciałem jest nie tak i należy to zmienić na poziomie od zmiany imienia po zmiany chirurgiczne. Przekonywanie ich, że coś z nim jest nie tak. I kiedy dziecko dokonuje tranzycji społecznej, bardzo prawdopodobne jest, że jego uczucia związane z dysforią płciową zostaną utrwalone. A kiedy dziecko dokona tranzycji społecznej, zwiększa się też prawdopodobieństwo tranzycji medycznej poprzez operacje bądź hormony. Ale tranzycja nie rozwiązuje problemów dysforii płciowej. To są komentarze wzięte z bloga osób, które doświadczyły, przeszły operacje, aby wyglądać jako osoba płci przeciwnej. Oni mówią rzeczy bardzo brutalne o sobie samych. Nienawidzę siebie. Czasem myślę, że wolałbym nie żyć i tak dalej. Po drugie, agenda transpłciowa zmusza dziewczęta na drogę samookaleczenia, z której nie ma powrotu.
to, dzięki dr Michelle Crittell, to z jej badań, która pokazuje, że hormony blokujące normalny rozwój płciowości wprowadzają dziewczynki w stan przypominający menopauzę. Nie rozwija się normalnie organy piersiowe, uniemożliwione jest owulacja, zaburzenie w przyszłości rozwoju seksualnego. Nie rozwija się też mózg ani kości w naturalny sposób, więc jest większe ryzyko osteoporozy. Korzystanie z hormonów płci przeciwnej, na przykład kobiety przyjmujące testosteron, prowadzi do wysokiej śmiertelności na układy chorób krążenia, poważne dysfunkcje wątroby, raka mózgu itd. Jakie są skutki obwiązywania piersi, żeby wyglądać jak chłopiec? Problemy, liczne problemy zdrowotne, włącznie z złamaniem żeber. I tutaj jeden z produktów sprzedawanych, to jest sztuczny penis dla dziewczynek. To jest najmniejszy produkt z naszej serii dla młodych dzieci poniżej 6 roku życia. Dla młodych dziewczynek. Wyobraźcie sobie coś takiego, jaką to krzywdę wywołuje w dziedzinie płciowej. Kolejny element, amputacja piersi, tak żeby wyglądać jak mężczyzna. Trzeci punkt, ubezpładnianie dziewcząt i kobiet na całe życie. Blokery dojrzewania prawie zawsze prowadzą do podawania hormonów płci przeciwnej i operacji genitalnej. I to są zmiany nieodwracalne. Na całe życie taka osoba pozostaje bezpłodna. To jest bardzo poważny atak na rodzinę. Po czwarte, wzmacnianie niezdrowych, groteskowych, wypaczonych stereotypów płciowych. Transgenderyzm wzmacnia szkodliwe stereotypy, tak jak tutaj widzimy na tym zdjęciu. Albo tutaj. Teraz przejdźmy do drugiego problemu, autoginefilia, czyli mężczyźni, których pobudza przebieranie się, wchodzenie w rolę kobiety. To jest coś niezwykle degradującego i prowadzi do wykorzystywania i jeszcze większej seksualizacji kobiet. Chociaż tacy mężczyźni mogą chcieć zwiększyć swoje piersi, ich genitalia męskie są jak najbardziej sprawne. To jest kolejny z zabiegów stosowanych. Takie majtki, które przypominają majtki żeńskie, tak aby organy męskie były schowane. Taki jest cel, żeby wyglądać jak kobieta. Kolejny, piąty etap. Zwiększanie ataków płciowych na kobiety i dziewczęta. To jest tylko bardzo mała próbka takich agresorów, którzy wykorzystują przebierają się za kobiety, żeby dokonywać na nich przemocy. Paula Witherspoon, 56 lat, 2 razy w więzieniu za molestowanie młodych dziewcząt, teraz obecnie działaczka na rzecz praw kobiet. Dakota, lat 19. Ona bądź on walczyła o prawa trans kobiet do wspólnych łazienek. Potem aresztowany za gwałt na 4-letniej dziewczynce. Katie, 18 lat, trans kobieta, skazana za molestowanie seksualne 10-letniej dziewczynki w sklepie. To są tylko pojedyncze przykłady. Tutaj widzimy reklamę jednej z organizacji kobiecych, która pokazuje tych wszystkich mężczyzn identyfikujących się jako kobiety, żeby atakować kobiety. Kto z tych mężczyzn identyfikuje się jako kobieta? Nie możemy powiedzieć. Te dziewczynki, które wykorzystywali, również nie mogły. Punkt numer 6. Niszczenie zawodów sportowych kobiet i odbieranie kobietom uczestnictwa, korzystanie z stypendiów sportowych. To jest zdjęcie z Washington Times, pokazujące, jak trans biegaczki zajmują pierwsze 2 miejsca na zawodach biegowych w Connecticut. Punkt 7. Zwiększenie wyobrażeń, występowanie wyobrażeń samobójczych, prób samobójczych i skutecznych samobójstw.
Przede wszystkim operacje nie rozwiązują problemu dysforii płciowej. Przeprowadzono długoterminowe badania nad osobami transseksualnymi, które przeszły taką operację w Szwecji. Okazało się, że osoby transseksualne po tranzycji płciowej wykorzystywały znacząco wysokie ryzyko śmiertelności, zachowań o prawie 20 razy wyższe, zachowań samobójczych i innych współwystępujących schorzeń psychicznych niż ogół populacji. W badaniu Brandstorm i Paczankis, które opublikowano w roku 2019 w amerykańskim dzienniku psychiatrii, autorzy zostali zmuszeni do publikacji poprawki. Operacje transpłciowe nie dają żadnych korzyści umysłowych dla stanu psychicznego. Żadne tego typu operacje nie sprawiają, że osoby transpłciowe będą cierpiały na mniej problemów emocjonalnych w przyszłości. Według badań głównym powodem samobójstw wśród osób LGBTQ był stres związany z ich relacjami uczuciowymi, a nie przez odrzucenie społeczne. Punkt ósmy. Agenda transpłciowa zostawia kobiety z wieloma problemami umysłowymi i medycznymi. Stworzyliśmy serię filmów, na które możecie znaleźć na transgenderissues.org, które pokazuje historię kobiet i mężczyzn transpłciowych, które korzystały z hormonów bądź operacji, bądź przeszły operacje i dzielą się swoim doświadczeniem, swoim świadectwem różnorodnych problemów, jakich doświadczyły od tranzycji. Tutaj jedynie kilka z nich dotyczących samobójstwa, tragedii i prawdy, rozwoju dziecka i blokerów dojrzewania, interwencji chirurgicznej, łazienek zalanych kontrowersją, początków ruchu transpłciowego i różnic płciowych, tego co pokazuje nasze DNA. Zachęcamy, żeby odwiedzić tę stronę. Warto zapoznać się z tymi filmami, kiedy tylko zostaną opublikowane, ale tutaj chcę pokazać kilka podstawowych filmów. To jest Ellie. Była piękną, młodą dziewczyną, zanim dokonała tranzycji. Na środkowej wersji widzimy ją w wersji męskiej, ale teraz wróciła do roli żeńskiej, bo zdała sobie sprawę, że nigdy nie będzie mężczyzną, niezależnie od tego, jak bardzo będzie to sobie wmawiać. Natomiast niestety pewne skutki terapii, jaką przeszła, są nieodwracalne, co słychać na przykład po jej głosie. I części jej ciała już nigdy nie będą kobiece. Kolejna historia Sydney. Tutaj ją widzimy przed tranzycją po lewej stronie, podczas tranzycji i po powrocie do roli żeńskiej. I kolejny, Kira Bell, piękna mała dziewczynka, potem podczas tranzycji i dzisiaj już po powrocie. Kira Bell stała się sławna, bo złożyła pozew do sądu przeciwko Narodowej Służbie Zdrowia w Wielkiej Brytanii i sąd przyznał jej władzę, że dzieci muszą być chronione przed używaniem blokerów dojrzewania bez ograniczeń. Według Daily Mail działacze, którzy mówią, że wygrał zdrowy rozsądek, kiedy Sąd Najwyższy przyznał, że dzieci poniżej 16 roku życia nie mogą świadomie korzystać z blokerów dojrzewania. Dziecko młodsze nie jest w stanie zdawać sobie sprawy z konsekwencji, a skutki są nieodwracalne. To był fantastyczny wyrok, bardzo się z niego cieszymy i mam nadzieję, że dzięki niemu wiele osób zostanie uratowanych i wpłynie na przyszłość. Punkt numer 9. Gender eliminuje bezpieczne przestrzenie dla kobiet. To jest artykuł z The Telegraph. Transpłciowy więzień, który urodził się jako mężczyzna i seksualnie wykorzystywał współwięźniarki, kiedy został skazany za gwałt na wyrok dożywocia. Ponieważ więzienie przyjęło jego argument, że czuje się kobietą, powinien być traktowany jak kobieta, w związku z czym zamknięty w więzieniu dla kobiet. No i tam miał doskonałe warunki do gwałcenia współwięźniarek.
Kolejny artykuł. Polityka transpłciowa w schroniskach dla kobiet prowadzi do konfliktów wśród ich mieszkańców. Mężczyźni uważający się za kobiety mówili wprost: jestem tutaj, bo chowam się przed policją. Zakładam po prostu spódnicę, maluję paznokcie i wchodzę, i co mi mogą powiedzieć? Takie są skutki, kiedy są wprowadzane prawa antydyskryminacyjne w tej dziedzinie. I wreszcie ostatni, 10 punkt. Agenda transgender niszczy małżeństwo i instytucje rodziny. To jest ważny element, którym zakończę tę sekcję mojej prezentacji. Dysforia płciowa w dzieciństwie niekoniecznie jest kontynuowana w dorosłości. To znaczy, że jeżeli zostawimy te dzieci w spokoju, jeżeli nawet jako dzieci identyfikują się z inną płcią, według badań 77-94% tych dzieci, które identyfikują się z inną płcią, po prostu z tego wyrasta i akceptuje swoją płeć biologiczną. Tutaj drugi element mojej prezentacji, gdzie będziemy mówić o Narodach Zjednoczonych i ich ataku agencji ONZ na płeć. Bardzo wiele z tych agencji. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć o wszystkich działaniach, to byłby za długa wypowiedź, ale jest to niezwykle, niezwykle niepokojące, że Światowa Organizacja Zdrowia, która ma wyznaczyć standardy zdrowia na świecie, promuje tak szkodliwe rzeczy. Obecny dyrektor generalny WHO mówi sam, świat już więcej nie klasyfikuje niezgodności płciowej jako zaburzenia umysłowego, czyli na przykład dysforii płciowej, w międzynarodowej klasyfikacji chorób. Ale nie wiem, czy wiecie, dysforia płciowa wciąż pozostaje w klasyfikacji chorób, bo to jest choroba, ale starają się tak zdeklasyfikować w pewnym sensie, nazywając ją niekongruencją, niezgodnością płciową. Więc tworzą specjalny sztuczny termin, żeby jak gdyby odwrócić uwagę od tego, że jest to rzeczywiście choroba, zaburzenie. Oto ich definicja płci. Warto jest dawać sobie świadomość tożsamości, które nie odpowiadają binarnym kategoriom płci męskiej i żeńskiej. Czym jest opieka zdrowotna afirmująca gender? W tym terapia hormonalna bądź interwencje chirurgiczne, aby wspierać i wzmacniać sens tożsamości indywidualnej danych osób. Światowa Organizacja Zdrowia i wiele innych i Międzynarodowy Program Reprodukcji Człowieka. Jak wejdziemy na stronę tych organizacji, znajdziemy bez problemu, że te wszystkie agencje ONZ wspierają ten program. W tej publikacji widzimy wyraźnie, dla osób, których płeć odczuwana głęboko nie jest zgodna z ich płcią biologiczną, dostęp do terapii hormonalnej i operacji chirurgicznej mogą wymagać ochrony zgodnie z własną tożsamością. Mimo tego, że jest to bardzo szkodliwe i wiąże się z negatywnymi skutkami na różnym poziomie. Z czego to się wszystko bierze? Również na stronie HRP i Światowej Organizacji Zdrowia widzimy tych partnerów wszystkich tych organizacji. Każda z nich ma jednego partnera. Międzynarodową Federację Planned Parenthood. To ona promuje niezwykle agresywnie tego typu programy w ONZ. UNAIDS, agenda transpłciowa UNAIDS. Osoby te mają najwyższy poziom zachorowań na HIV, a i mimo to tego typu zachowania są promowane. Agenda inkluzywna, uznawanie tożsamości płciowej, szacunek dla wyrazu płci i opieka zdrowotna, która nie stygmatyzuje tych osób, traktuje na równi. W tym oczywiście dotyczy to blokerów dojrzewania i hormonów płci przeciwnej. W tym przewodniku wydanym przez UNAIDS
promowana jest opieka zdrowotna, która afirmuje płeć społeczną, terapie takie jak terapie hormonalne bądź chirurgiczne. Powinny być promowane przez władze państwowe. Tutaj kilka specyficznych elementów. Terapia hormonalna, operacja usuwania bądź tworzenia piersi, usuwanie owłosienia i tak dalej. Dla kobiet, operacje sprawiające, że kobieta wygląda jak mężczyzna, usuwanie płci, usunięcie macicy i organów płciowych, wydłużenie, stworzenie sztucznego penisa, używanie sztucznych elementów, aby tworzyć penis, który udaje erekcję. Czy można sobie wyobrazić gorszy atak na kobiecość niż coś takiego? UN Women's Transgender Agenda. Now this is unbelievable. Agenda transpłciowa organizacji kobiecej UN Women, która ma chronić kobiety. To jest podstawowy organ, który ma chronić dziewczęta i promować prawa kobiet. A jednak zorganizowali na najwyższym poziomie wydarzenie dotyczące tożsamości płciowej i tożsamości niebinarnej w roku 2019. W tej publikacji, jak widać logo na dole, promują w ramach praw seksualnych i reprodukcyjnych, które ich zdaniem dotyczą wszystkich, w tym osób transpłciowych, hetero, homoseksualnych bądź biseksualnych, aby każdy dokonywał wyborów związanych z ich seksualnością i płodnością. Każdy ma prawo do informacji i usług, które mają wspierać te wybory. Also, UN Women is sponsoring Generation Women Equality Forums with the governments of Mexico and France. Organizuje też fora równości pokoleniowej. I w ramach tych wydarzeń promują 12 małych działań, aby nie używać takich terminów jak mężczyźni i kobiety, męski bądź kobiecy. Genderqueer, non-binary individuals należy tego typu terminy porzucać, promować osobę tak zwaną genderbred, która ma cechy różnych płci. Wykorzystywać to w nauczaniu dzieci od najmłodszego wieku, że można być kimkolwiek w kwestiach płciowych, że to każdy decyduje sam o swojej płciowości, orientacji i tak dalej. They perpetuate the idea that sex tego typu wyobrażenia są promowane, że płeć przypisywana przy urodzeniu jest często błędna i każdy jest tym, kim wierzy, że jest, a nie kim, na co wskazuje jego ciało. And they're promoting the radical transgender radykalną zmianę języka. W języku codziennym musimy wyeliminować ten podział na męskie i żeńskie terminy. Używać terminy takie neutralne jak ludzie, dzieci albo wy wszyscy. Agenda transpłciowa UNESCO. Jest to publikacja UNESCO, Out in the Open, czyli wyjść na zewnątrz, która jednogłośnie zachęca, że uczenie dzieci i młodych ludzi o równości płciowej i różnorodności orientacji seksualnych i tożsamościach i wyrazach płciowości. Zachęcają tutaj do tej publikacji w formie komiksowej, bardzo przystępnej dla dzieci. Nie mamy czasu, żeby mówić o wszystkich tych działaniach, ale zakończę tylko kwestią najbardziej bieżącą. Victor Madrigal-Borlos, niezależny ekspert ONZ dotyczący ochrony przed przemocą i dyskryminacją w oparciu o orientację seksualną i tożsamość płciową. SOGI, tak się
też określa tę, ten termin. I to są jego, jego cele, które podkreślał w wielu publikacjach, czyli dekryminalizacja seksu homoseksualnego, zakaz terapii homoseksualizmu, wprowadzenie transpłciowości do mainstreamu i indoktrynacja już najmłodszych dzieci w ideologii SOGI. Ale w ostatnim czasie wydał publikację dotyczącą płci, orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. I do 14 marca można wysyłać tam swoje opinie. Ale jest 8 poważnych problemów z jego wezwaniem o wkład. Bo teoria queer, którą on przedstawia jako prawo, międzynarodowe prawo człowieka, stara się przedefiniować gender, wprowadzi się do prawa międzynarodowego, korzysta z terminów takich jak podejście oparte na płci społecznej, perspektywa gender, wprowadzenie gender do mainstreamu, równość genderowa i ramy genderowe. To są słowa, które pojawiają się w bardzo wielu dokumentach ONZ, aby promować SOGI. Chociaż narody, które podpisały się przed tego typu dokumentami, nigdy czegoś takiego nie, na coś takiego nie wyrażały zgody. Mimo to starają się zidentyfikować trudności i przeszkody na drodze do pełnej edukacji seksualnej. Piąty problem. Stara się identyfikować narracje religijne bądź tradycyjne i tym podobne, które utrudniają wprowadzenie środków legislacyjnych bądź politycznych opartych na SOGI. Domaga się przykładów tego typu narracji, które można wykorzystać, żeby promować osoby LGBT i ich tożsamość. Siódmy, domaga się prosi o przykłady, gdzie prawa wolności religijnej do wolności przekonań ograniczają prawa seksualne i reprodukcyjne osób LGBT. Także przykładów stwierdzeń liderów politycznych i religijnych, które prowadzą do ograniczenia programów politycznych opartych na ramach genderowych. Wiele z tych można skrócić do terminu name and shame, żeby wytykać palcami wszystkich wrogów ideologii gender i publicznie ich poddać tutaj pręgierzowi. Jest to niezwykle ważne, ponieważ istnieje taka koncepcja w prawie międzynarodowym, zwyczajowe prawo międzynarodowe. To są obowiązki międzynarodowe wynikające z określonych, ustabilizowanych praktyk międzynarodowych. Jest to praktyka ogólna, traktowana jak prawo, chociaż istnieje niezależnie od prawa traktatowego. A więc ten ekspert SOGI stara się po prostu wprowadzić takie prawo, zwyczajowe prawo międzynarodowe, aby weszło ono do normy, mimo że nie będzie nigdy, prawdopodobnie w przewidywanej przyszłości, przedmiotem prawa traktatowego. Ale na szczęście widzimy też inne zasady w prawie międzynarodowym. To jest publikacja oksfordzka, zasada wytrwałego przeciwnika. Jest to zasada, która daje możliwość sprzeciwienia się nowo powstającym normom w prawie międzynarodowym, która mówi, że jeżeli państwo wytrwale sprzeciwia się nowo wprowadzanej normie, to prawo nie jest obejmowane taką normą. Państwo, które od początku zaznaczy, że się nie zgadza na taką normę, nie będzie musiało wprowadzać jej w życie i nie będzie to od niego oczekiwane. Więc na szczęście jest tutaj pozytywna szansa, tak jak w Brazylii na przykład, że jest to bardzo ważne, aby kraje, które się nie zgadzają na tego typu pomysły związane z propagandą transgender, zaznaczały formalny sprzeciw za każdym razem, kiedy organizacje ONZ bądź eksperci ONZ narzucają im tego typu reinterpretację dokumentów, na których oparta jest praktyka tych organizacji. Chciałam zakończyć tę prezentację wezwaniem do wszystkich uczestniczek tej konferencji o ochronę kobiet i dziewcząt przed ideologią gender, aby podpisać petycję do Narodów Zjednoczonych, aby odrzucić raport SOGI.
Chcemy poddać go cenzurze w związku z działaniami, które prowadzą do zniszczenia naturalnej rodziny, szkodzą dzieciom, które będą otrzymywać fałszywą, tak zwaną pełną edukację seksualną, która ma ich indoktrynować w radykalnych ideologiach gender i teoriach queer, a także zniweczy i unieważni wiele wywalczonych ciężko rzeczywistych praw kobiet i dziewczyn. Pod tym adresem familywatch.org /SojiPetition, żeby złożyć swój podpis. Soji Petition, again, Soji stands for Sexual Orientation and Gender Identity Petition. Again, that's familywatch.org/SojiPetition. Potrzebujemy jak największej liczby podpisów z całego świata, żebyśmy mogli wysłać tę petycję do ONZ i do jak największej liczby organizacji, aby powstrzymać tego typu działania. Jeszcze raz chciałem zaprosić Was do zapoznania się bardziej szczegółowo z kwestiami związanymi z transpłciowością. Na naszej stronie internetowej możecie zapisać się na newsletter, zapoznać z filmami, które już tam są dostępne, bądź zostaną udostępnione w najbliższym czasie, abyśmy wspólnie mogli chronić kobiety i dziewczęta przed tymi niezwykle szkodliwymi planami. Dziękuję bardzo. They are financing and prescribing dangerous hormonal drugs and prescription narcotics to a minor without his mother's knowledge. The adult transsexual community trying to intervene in the destinies of children who aren't even their own. You take a young child and you just start calling them by their new name, kind of like a cult would do, right? A cult renames you and shaves your head or whatever they do to kind of initiate you. They're indoctrinating your child with the worst possible worldview and ideology and character shaping and identity shaping gaslighting propaganda you could ever try to conceive. They will wrestle your right to stop your child from wrecking their life before they even know what they're doing to themselves. You know, everybody that's a parent should let that sink in. My ex-wife, she began telling my son that he was a girl. My son was saying, "Mommy says I'm a girl." You're a boy, right? Yep. I'm a girl. Who told you you're a girl? Mommy. She began cross-dressing my son, and then she registered him school that year as a girl. The burden of proof is on me to prove my son's actually a boy. My mom would say, "I wish you were a boy." It seemed like the answer to not wanting to be a woman anymore was to be a man. I decided I was not gonna be a girl anymore. My body had, like, betrayed me. I had just gone through a very traumatic sexual experience. My trans identity was connected with hating myself. The prospect of completely changing your body, your life, your identity is very compelling to a teenager who's just learning to cope with mental health issues. No one really questions whether or not it's harmful to your body. I think we're just so young that we just kind of just trust the doctors. When I was 16, I started on puberty blockers, and I was on that for a year, and I continued with it for an extra year along with cross-sex hormones. I felt angry that, you know, no one was there to really say any different, and I was allowed to run with this idea that I had. I set an appointment with Planned Parenthood, which I know a lot of people do to get hormones because it's easy. Imagine giving 8-year-old girls testosterone. This is unbelievable. We're going to open up our transgender hormone replacement services to patients who are under 18. Cross hormones, I can get a deep voice, I can get a beard, I can get a flat chest. How young is too young? Before they were giving cross-sex hormones at 16, then it was 12, now it's 8. Cross-sex hormones are toxic. Girls in the United States as young as 13 and 14 years old
are having mastectomies of completely healthy breasts. Here's the other thing about chest surgery. If you want breasts at a later point in your life, you can go and get them. She said, if you want breasts later in life, you can just go and get them. Is that correct? Can you just get a new organ, mail order it, have surgeons put it in? You cannot. If you operate on somebody with that condition, you're not doing them any service because you're not addressing what's really wrong. I thought, I'm never going to use those organs. I never planned on having children. You know, like, I might as well just get rid of them. I am speaking out because I love my daughter. She has been a victim of affirming medical procedures, and I was powerless to stop doctors from harming her. A phalloplasty is about creating a penis through tissue transfer. So we take tissue either from the forearm or from the leg, or sometimes both, and transplant it down to the groin area to create a phallus. Well, as you can see here, my right thigh was the donor site, and this scar on my left leg is from the skin graft covering the donor site. After my phalloplasty surgery 3.5 months ago, I've been dealing with some complications with urinating. I'm right now in the hospital because I wasn't able to urinate at all. I get this like extremely painful shooting pain. Some of the worst pain I've ever had in my entire life. I had to be rushed down for a second emergency exploratory surgery because I was spurting blood from my groin and they weren't sure why, and that's when they found out it was an arterial bleed. My nipple was not looking so great. It kind of looked like a raisin, as you can see here. The skin was pulling away from it and you could see like the layers of skin underneath. I hated a part of myself so much that I felt like I had to literally cut it off. I had to remove healthy body parts to be okay with myself. So we're talking over $300,000 in the state of Oregon to have 3 stages of phalloplasty done. That's like over $250,000. I honestly don't think I was at an age where I was able to fully, like truly understand. I kind of just wish I had my original chest, like my natural original body. I made a really dangerous choice that I have to live with. I have to live with this for the rest of my life. And it terrifies me. Children are taught and they teach each other to threaten self-harm. She told me if I didn't allow her to take the cross-sex hormones, the testosterone, that my daughter would likely commit suicide. And she said it in front of my daughter. Claims that affirmation will reduce the risk of suicide for children and adolescents is not based on firmly established science. By 30 years out, the suicide rate among the adults who transitioned was 19 times greater. When these kids go to the internet, one of the things that they're instructed to say is, be sure you tell your pediatrician or your psychologist that you want to kill yourself, because that's how you get your drugs. An undercover investigation by Culture Guard recorded child psychologist Dr. Wallace Wong. Hi, my name is Dr. Wallace Wong. Encouraging gender dysphoric children to threaten suicide in order to get experimental interventions such as cross-sex hormones and surgeries. To be like sick enough, then we will give you what you need. So what you need is that, you know what, pull a stump. Suicide every time, then we'll give you what you need. Not only are we doing experimental medicine, but we're doing it in the face of some evidence that the long-term outcome would be disastrous. We have cases already of adults whose lives have been totally tragically ruined, committing suicide or standing up finally and opening up and writing books about how horrible their lives have been in this new transition state. If I had been going to a good therapist, if I had been going to school, if I had had friends and had meaningful relationships with people outside of the internet, I know that I would have been able to reconcile my female identity with myself the way that I was. You give somebody cross-sex hormones, they'll feel like a giant for a while, and you think, oh, I've done them a great good. It's a passing thing, and so the anxiety is still there. And then they'll progress. Well, so really what we need to do next is surgery. And it's just because the interior wound has not been addressed. As 20-somethings, almost 30 years old, they realize,
I am a woman. I always was. I was born female. I always was female and always will be. Oh my gosh, what did I do? My breasts are gone. Their fertility is gone. They have permanent changes from the testosterone that they took. Deep voice, 5 o'clock shadow, enlarged Adam's apple. These women are enraged. If it wasn't just as easy as just walking in and signing a form for something that permanently changes your body for essentially the rest of your life in some aspects, I think, like, if it wouldn't have been so easy for me to just walk in, I don't think I probably would have transitioned. I had spent all this time chasing some impossible dream that I could one day be male, that I could one day be a man, that I could one day be male enough, I guess, to be satisfied, and nothing was satisfying me. I've been left with a man's voice, and this is potentially something I will have for all of my life because of the decision that I made when I was 16 and 17. When my voice started to change, I was elated. When I got top surgery, I was elated. And so naturally, because I was elated after each step, I thought, you know, that meant that I was going in the right direction. But when it was finished, I was left incomplete, broken. I couldn't even say the words, "I regret my transition." I couldn't bear to hear myself say it. It was the unthinkable. It was my greatest nightmare. If you look at children, we use a fancy term, desistance, but just means how many of these kids will grow out of it as they've studied it. Anywhere between 61 to 98%, depending on the study, so maybe roughly 80, 90% of kids will just grow out of it if, you know, either helped with counseling or left on their own. What are the ethics of permanently medicalizing a condition in a child that overwhelmingly desists, overwhelmingly goes away by adulthood? We will know, if this continues unabated, we will know about this in 20 or 30 years, and we will have a population of thousands and thousands of medically damaged human beings, all because of an ideology that's being pushed without any science behind it. What we're witnessing in the public arena now is medical experimentation on the most vulnerable members of our society. With absolute clarity, I will call that child abuse. 15, 20 years, the science of all this is going to be so clear and so laid out, and it will be just like the lobotomy movement. And everyone will be looking back saying, oh, how is this possible? How could this, you know, how savage these people were, kind of thing. But until then, there are lives to be rescued. Dziękujemy, Sharon, za te niezwykle interesujące dane dotyczące konsekwencji agendy transgender dla młodych ludzi, za podzielenie się z nami tym niesamowitym filmem i świadectwami tak poruszającymi ofiar tego typu propagandy. Jestem przekonana, że ten temat powinien być przedmiotem bardzo szerokiej dyskusji i ludzie powinni być tego świadomi. Dlatego trudno dotrzeć do tego typu danych. Nikt o tym nie mówi na poziomie międzynarodowym. Jest to wręcz przeciwnie. Jest to bardzo szokujące, jest to bardzo niepokojące, ponieważ ci ludzie, którzy zasiadają w WHO, w innych organach Narodów Zjednoczonych, mają przecież za zadanie bronić naszych praw, bronić naszego zdrowia. A to jest coś naprawdę niepokojącego, że ignorują to w tak okropnym stopniu. Jestem też przekonana, że ta agenda transgender jest podstawową, prostą konsekwencją ideologii gender. Bo tak jak wspomniałem już wcześniej podczas wprowadzenia, teoria gender jest oparta na przekonaniu, że kobiecość i męskość to są tylko konstrukcje społeczne, które powinny być ostatecznie kwestią indywidualnego wyboru. Każdy powinien wybrać swoją własną tożsamość według swojego własnego przekonania, subiektywnie.
Jest to po prostu w sprzeczności z faktami. I think we should speak loud. Myślę, że powinniśmy mówić o tym bardzo głośno, o niebezpieczeństwach, jakie wiążą się z ideologią gender, jak jest to sprzeczne z prawami kobiet, jak sprzeciwia się z prawami młodych ludzi, w jaki sposób grozi rodzinom, rodzicom i szerzyć świadomość tego typu zagrożeń w debacie publicznej.